Był sobie fanatyk wędkowania. Pewnego dnia dowiedział się o fantastycznym wprost miejscu małym jeziorku w lesie, gdzie ryby o wielkości niesamowitej same wskakują na haczyk. Nie mógł się już doczekać weekendu. Zakombinował w pracy, pozamieniał się na dyżury. Nastawił budzik na czwartą rano. Po długiej podróży odnalazł małe jeziorko w lesie, rozstawił wędki i czekał. Godzinę, drugą, godzinę, trzecią. Wreszcie spławik drgnął, wędkarz szarpnął i wyciągnął ogromne nadziane na haczyk gówno. Zaklął szpetnie i zauważył, że z tyłu ktoś za nim stoi. Był to miejscowy. Wędkarz z żalem powiedział: "No patrz pan, taki kawał drogi jechałem. Tyle wysiłku, kombinowania i co? Gówno. Na to gościu. A bo wie pan, z tym jeziorkiem związana jest pewna legenda. Otóż niech pan sobie wyobrazi" Przed pierwszą wojną światową żył tu chłopak i piękna dziewczyna. Kochali się niesamowicie, ale wzięli go do wojska. Po jakimś czasie nadeszła wiadomość, że on zginął na froncie. I proszę sobie wyobrazić, że ona przyszła tu, nad to jeziorko i z wielkiego żalu się utopiła. Niesamowite, odparł Wędkarz. Ale to jeszcze nie koniec, proszę pana. Otóż po wojnie okazało się, że chłopak przeżył, był tylko ranny. Przyjechał tu, dowiedział się o wszystkim, przyszedł tu, w to miejsce, na którym pan siedzi i z żalu i wielkiej miłości również się utopił. To szokująca historia, powiedział wędkarz. Ale co z tym gównem? A to nie wiem. Widocznie ktoś nasrał.